Nie każdy wie, choć coraz więcej osób interesuje się tym tematem, że na ziemi oświęcimskiej w okresie międzywojennym był produkowany samochód na zagranicznej licencji Oświęcim-Praga. Fabryka znajdowała się w Brzezińce. Hale produkcyjne tego znakomitego automobilu współcześnie należą do fabryki OMAG. Mirosław Ganobis, pasjonat historyk i Tomasz Klimczak, filmowiec, postanowili przedstawić ten kawałek historii w fabularyzowanym filmie dokumentalnym współfinansowanym przez powiat oświęcimski. W momencie, w którym pomysłodawcy zwrócili się tutaj do nas, do powiatu, aby wesprzeć ten projekt, nie mieliśmy żadnej wątpliwości, że przede wszystkim od strony edukacyjnej, historycznej na pewno warto było im pomóc. W piwnicy Mirosława Ganobisa, przekształconej w piękne Muzeum Historii Miasta Oświęcim, znajduje się bogata kolekcja pamiątek. Ja jako historyk Miasta Oświęcimia, oczywiście hobbysta, chcę wyjść na zewnątrz z mojej piwniczki, chcę pokazać mieszkańcom Oświęcimia to, co tutaj mam. Natomiast nie jestem w stanie, żeby wszystko stąd zabrać i wyjść na miasto i pokazać, więc poprzez moje eksponaty kręcimy właśnie takie filmy. Jest to trzeci nasz już film. I dlaczego Oświęcim-Praga? Dlatego, że zastanawialiśmy się z Tomaszem, który film zrobić. Czy o Haberfeldach, czy o samochodzie Oświęcim-Praga. I pamiętam dzień, kiedy dyskutowaliśmy, może Haberfeldowie, może Praga. I pamiętam ten dzień, kiedy poszedłem do hurtowni papierniczej w Oświęcimiu. Stojąc w kolejce, ktoś mnie klepie z tyłu po ramieniu. Cześć Mirek, nie? Wracam się do tyłu, patrzę, a tu obecny prezes Łukasz Dziędziel OMAG-u, czyli dawnej fabryki samochodów Oświęcim-Praga. Więc wtedy uznałem, że to nie jest zbieg okoliczności. Pamiętam, że siedzieliśmy tutaj w muzeum i zastanawialiśmy się, jak ten film napisać, skoro po prostu musimy przedstawić tą historię, pokazać mieszkańcom, którzy nie znają tej historii, a tym bardziej Polacy nie znają. Jest to pierwszy polski samochód tworzony w Oświęcimiu w latach 30. Podczas realizacji naszego filmu zgłosił się do mnie pan, który powiedział, że może mi udostępnić około 100 dokumentów tej fabryki. Kiedy dostałem te dokumenty właśnie od tego pana do wglądu, jeżeli chodzi o właśnie nasz film, to ku mojemu zdziwieniu między innymi dotarłem do dokumentu poświadczającego, że Jakub Haberfeld, czyli fabryka wódek i likierów, czyli jego syn Alfons Haberfeld w 1939 roku był już współwłaścicielem fabryki samochodów Oświęcim-Praga. Wyprodukowano do 1939 roku 1700 samochodów, które tutaj po prostu były składane na początku, montowane. Trudno powiedzieć, ile zatrudniali pracowników. Mamy informację, że było to 200-300 pracowników. I właśnie o tym powstał nasz film. Nasz film, który na początku miał być filmem dokumentalnym, natomiast musieliśmy rozbudować o pewną fabułę, dlatego że materiały, które zostały zebrane tutaj po prostu przeze mnie i przez mieszkańców Oświęcimia, nie były wystarczające na tyle, żeby stworzyć film długometrażowy. Obecnie film trwa 1,5 godziny, więc jest to ogrom pracy naszej wsadzony w ten film. Ale co jest najciekawsze? Najciekawsze jest to, że dotarliśmy do dzieci, można powiedzieć, pracowników fabryki. Między innymi dotarliśmy do pani, której ojciec był menadżerem. Dotarliśmy do Jana Ripera, który mieszka w Zakopanem, którego ojciec był testerem samochodów Oświęcim-Praga. Dotarliśmy do Milana Śrubunka, który mieszka w Pradze. Jego dziadek był tutaj dyrektorem ze strony czeskiej właśnie. Dotarliśmy również do pana, którego matka jeździła na samochodach Oświęcim-Praga, mieszka w Warszawie, i ciocia. Więc ogrom naszej pracy wsadzony w ten film, nie tylko po prostu jeżeli chodzi o pokazanie historii, ale również wzbogaciliśmy historię miasta, właśnie o te wszystkie wywiady, które przeprowadzaliśmy. Te zdjęcia są w naszym filmie, gdzie pokazujemy właśnie oryginalny samochód, oryginalną fabrykę. I myślę, że to jest taką perełką naszą, dlatego że jest to udokumentowanie tej historii naprawdę, która tutaj była. Film przede wszystkim przedstawia początki fabryki, czyli zatrudnienie mieszkańców. Pokazujemy również hrabiego Potockiego, hrabiego Rogera, którzy przyjeżdżają tutaj, spotykają się z Czechami, podpisują umowy. I to wszystko pokazujemy nie tylko w halach oryginalnych OMAG-u, ale również wyjeżdżaliśmy do Pragi, gdzie pokazywaliśmy czeską Pragę. Byliśmy też na Słowacji, gdzie kręciliśmy rajdy samochodowe. I udało nam się nakręcić 7 samochodów, oryginalnych samochodów Oświęcim-Praga, gdzie te samochody uczestniczyły w tym rajdzie właśnie. Musieliśmy nakręcić taki wypadek samochodowy, gdzie po prostu hrabia Potocki jedzie ze swoją po prostu automobilistką.
No i mieli wypadek samochodowy i znaleźliśmy takie miejsce, gdzie były kłody drewniane, prawda? I oni mieli w te kłody uderzyć, prawda? A dzień wcześniej zostaliśmy zapoznani z wszystkimi tymi rajdowcami. Nasz przyjaciel ze Słowacji zaprosił nas na scenę i mówi: słuchajcie, jutro to będzie kręcony film o samochodzie Oświęcim Praga. To jest Mirek Ganowicz z Oświęcima, z Polski i cała jego ekipa. No myśmy tam parę zdań powiedzieli, więc wszyscy wiedzieli, kim my jesteśmy. Ale kiedy myśmy dojechali do drzewa tym samochodem, podpaliliśmy racę, prawda, polaliśmy tą naszą aktorkę i aktora krwią, to w pewnym momencie, jak oni już zjeżdżali z góry, zatrzymywali się wszyscy, mówią: Jezus Maria, rozbiliście samochód, co się stało, trzeba pomocy, a my mówimy, że nie. Aha, to wy jesteście tego filmu, myśleliśmy, że to prawdziwy wypadek, prawda. Więc to też na początku było takie dla nich zderzenie, że prawda, myśleli, że naprawdę myśmy rozbili samochód, że coś się stało, a tu faktycznie później sobie przypomnieli, a to są filmowcy, to oni kręcą sceny, prawda. Więc to tak realnie wszystko wyglądało, że myśmy się ucieszyli, że myśmy patrząc jakby na miejscu mówimy: ciekawe jak to wyjdzie, a oni już jadąc widzieli, że ten efekt jest jednak bardzo dobry, prawda? Jeżeli chodzi o premierę filmu, to mieliśmy mieć ją 30 kwietnia. No niestety pandemia, która wybuchła na świecie, w Polsce, uniemożliwiła pokazanie naszego filmu. Natomiast zaplanowaliśmy nową premierę na 12 września. Będzie ona w Domu Kultury, czyli w Oświęcimskim Centrum Kultury. I 12 września będzie zamknięta. Będzie dla aktorów, będzie dla ich rodzin, będzie dla sponsorów. Natomiast tydzień później odbędzie się premiera dla mieszkańców, która będzie otwarta i każdy z mieszkańców będzie mógł przyjść na taką premierę. Z okazji naszego filmu został wydany okolicznościowy medal, który upamiętnia nie tylko film, ale upamiętnia również produkcję samochodu Oświęcim Praga. Został wydany przez Grupę Bunkrowców, bo Grupa Bunkrowców jest inicjatorem całego filmu, całego przedsięwzięcia. Medale zostały wydane w ilościach 80 sztuk, czyli jest to wersja limitowana. I ta wersja trafi do wszystkich naszych sponsorów, do wszystkich naszych darczyńców, którzy wsparli nas finansowo. Więc będzie to taki prezent od naszej grupy dla wszystkich po prostu, którzy nas wspierali finansowo. Ale to nie tylko medal, proszę Państwa, ponieważ wydaliśmy również koszulki filmowe, ponieważ doszliśmy do wniosku, że jeżeli będziemy kręcić w Pradze, w Krynicy i tak dalej, więc nasze koszulki firmowe zostały wydane dla aktorów, więc w takich koszulkach z logo Oświęcim Praga pokazywaliśmy się również w różnych miastach, więc promowaliśmy nie tylko samochód, ale również i nasze miasto Oświęcim Praga. Ale to nie koniec. Hitem naszego przedsięwzięcia jest kalendarz, który został wydany przez Polankę Wielką jako sponsora. Kalendarz pokazuje stare fotosy, które po prostu mamy właśnie od Milana, więc mogliśmy pokazać również w kalendarzu na ten rok, jak wyglądała wtedy fabryka.